Ahoj, tu Przemek Barankiewicz. Witam w programie Janosik, w programie, którym propaguję w Polsce razem z Finaxem, robot doradcą ze Słowacji. Jak wiecie, Janosik pochodzi ze Słowacji, wbrew niektórym, ale w tym programie nie będzie o zbójnikowaniu, a będzie o tym, jak sobie niektórzy mniej lub bardziej znani układają własny portfel. Takie dane wyciskam z różnych ciekawych ludzi i dzisiaj tym ciekawą osobą, ciekawym gościem będzie Krzysiek Kołacz. Cześć Krzysiu. Cześć Przemek, bardzo dziękuję Tobie i Finaxowi za zaproszenie do tego jakże szlachetnego grona Janosików. Super, bardzo się cieszę i obiecałeś, żebyś mówił prawdę i tylko prawdę, więc na to liczę. Ja Cię krótko przedstawię. Znamy się w sumie z podcastu, bo czemu nie, w którym też miałem kiedyś okazję występować. Bardzo fajny podcast, wiem, że jesteś pasjonatem po prostu technologii, zwłaszcza jednej firmy, o której pewnie więcej za chwilę powiesz, ale też wiem, że jeszcze jesteś specem od kawy, nie tylko od firmy, o której zaraz powiesz. No i kilka razy spotkaliśmy się na konferencjach inwestorskich, co mnie tak przekonało do tego, że pewnie masz coś do powiedzenia na ten temat, więc tym chętnie Cię zaprosiłem. Bardzo dzięki. Tak, no jak to mówią, po białych słuchawkach ich poznacie. Rzeczywiście Przemek ma tutaj rację, że no od 14 lat już jakby zajmuję się, jestem związany zawodowo z marką Apple. Też jako dziennikarz technologiczny, ale również podcaster, bo wspomniany podcast, bo czemu nie, to taka moja audycja, którą prowadzę od 2017 roku, więc już kawałek, ponad tam 300 odcinków udało mi się już nagrać. Przy czym ona nie jest tylko Apple. Ja staram się mówić, jak intencjonalnie i świadomie używać technologii, tak żeby ona służyła nam, a nie my jej, co jest, myślę, że dużym problemem czasów współczesnych. No ale to nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak jak Przemek wspomniał, mam również drugi podcast, Kawa, bo czemu nie? Tą nazwę sobie też tak dokleiłem, bo oczywiście pierwszy podcast, bo czemu nie, nie miał jej przypadkowo wybranej. Myślę, że to też nie jest ostatni, który w życiu zrobię. O kawie speciality, tak, zwłaszcza z tego segmentu speciality, bo tym się interesuję jako taki domowy barista, można powiedzieć, no już ładnych 6 lat, myślę, z okładem. Także no, od tego roku po prostu opowiadam o tym w osobnej audycji, trochę na prośbę moich słuchaczy, którzy już szukając technologii, niekoniecznie chcieli wpadać w odcinki specjalne o kawie. No ale każdy do takich decyzji oczywiście w życiu prędzej czy później dojrzewa. Zajmuję się też montowaniem podcastów na zlecenie dla innych osób hobbystycznie, bo po prostu lubię pracę z dźwiękiem. No oprócz tego zdarza mi się częściej niż rzadziej biegać długie dystanse, maratony, półmaratony. To tak jaki masz cel na ten rok? Co do przebiegania? Taki największy cel na ten rok myślę, że już jest osiągnięty na szczęście, bo to był maraton wiedeński, mój debiut też, jeżeli chodzi o ten maraton i udało się tam fajnie poniżej 4 godzin pobiec w Wiedniu. Zresztą też pogoda była kapitalna jeszcze na wiosnę, myślę, można tak powiedzieć. Także ten główny cel już za mną, ale też jeszcze planuję start w półmaratonie tutaj w Krakowie u nas lokalnie w październiku. No i zamierzam przeatakować życiówkę, zobaczymy, czy się uda te godziny 30 zrobić. Zobaczymy. Trzymam kciuki, mój wynik jest dużo gorszy, ale nie będę się nim tutaj chwalił. Fanom gadżetów i kawy, tych fanów odsyłamy do różnych aplikacji podcastowych, gdzie można sobie pobrać nie tylko twoje aplikacje, ale też aplikacje Finaxa, więc śmiało można jedną rzecz z drugą połączyć. Ale zacznijmy może, przejdźmy do meritum, wyciągnijmy twój portfel kawa na ławę. Kawa na ławę, możemy powiedzieć, tak. Dokładnie. Skąd się wziąłeś w ogóle, bo już skoro jesteś na konferencjach, to znaczy, że jesteś na rynku. Skąd się na tym rynku wziąłeś? Jak się twoja przygoda z pieniędzmi zaczęła? Właśnie, jeżeli chodzi o to pytanie, jak się zaczęła moja przygoda z rynkiem inwestycyjnym, to właściwie trzeba by powiedzieć o tym, jak ona się nie zaczęła. Już rozwijam. Jako człowiek wychowany trochę, można powiedzieć, śmiało myślę powiedzieć, pod kątem finansowym przez Michała Szafrańskiego. Bardzo gorąco, Michała, Cię pozdrawiam z tego miejsca. Jest szansa, że tego słucha. Na jego blogu, i to w czasach, kiedy o Michale słyszała setka osób, myślę, czyli na samym początku,
podchodziłem do budowania takiej świadomości finansowej w odpowiedniej kolejności. To było zawsze takie moje prywatne motto. Czyli najpierw od zwiększania zarobków, potem odpowiednio do tego odbudowania poduszki finansowej, pokrywającej taki scenariusz całkowitej utraty dochodów przez moją firmę czy przez moją żonę, czyli scenariusz, w którym nikt z nas nie zarabia, tak żeby można było przeżyć, finansując po prostu bieżące życie bez utraty jego poziomu przez coś około 12-18 miesięcy lub z minimalną stratą jego poziomu, czyli w tym scenariuszu powiedzmy minimum przez 2-2,5 roku. Dlaczego jest mi to potrzebne? No jest mi to potrzebne do tego, żeby spać spokojnie. Każdy ma tutaj indywidualne podejścia, no ja mam takie, a nie inne. No i później dopiero zbudowałem pierwszą strategię inwestycyjną i zacząłem inwestować. Zgodnie z tym, co wiedziałem i wybierając takie instrumenty, które rozumiałem, tak? Czyli ja muszę mieć po prostu permanentne przekonanie, że wiem, jak coś działa, czego używam. Tak samo mam zresztą z technologią, jeżeli tego mam używać długofalowo. A do długofalowości jeszcze pewnie później przejdziemy. No to pochwal się, z czego byś miał emeryturę. Dobra. To pochwalę się, z czego jej nie będę miał. Też tak przewrotnie. Oboje z żoną nie wierzymy w emeryturę z ZUS-u i też wykorzystujemy maksimum możliwości, jakie daje tutaj kraj, w którym żyjemy, czyli Polska, tak, żeby oszczędzać na emeryturę inaczej. Tutaj w grę wchodzą oczywiście konta IKE, IKZE i od niedawna europejska emerytura OIP, którą nomen omen oferuje na razie tylko Finax. Więc do tego jeszcze później też pewnie przejdziemy. Skład i struktura tego, co siedzi pod tymi jakby pasywnymi parasolami, można powiedzieć ochronnymi w kontekście podatków, z czasem się oczywiście zmienia, jeszcze się pewnie będzie zmieniać, ale głównie są to takie dwie przystanie. Bezpieczna przystań w postaci różnego rodzaju obligacji, też w kontekście poduszki bezpieczeństwa wykorzystuje polskie EDO i wzmocnienie ETF-ami na globalny rynek akcji w różnych konfiguracjach. Ja też cały czas jestem na tej drodze inwestycyjnej i myślę, że będę do śmierci na niej jako osoba, która się ciągle uczy i ciągle pewnie takich wniosków dochodzi. Natomiast strategię zmieniam bardzo rzadko, do tej pory zdarzyło mi się raz i to minimalnie, no bo mierzę ten horyzont długofalowy i stąd też miejsce ETF-ów jakby pod tymi różnymi parasolami, bo lubię inwestowanie pasywne. Mhm. To już trochę ujawniłeś odpowiedzi na kolejne pytania, ale zostaniemy przy tej poduszce. Tak. Dla mniej prawnych inwestorów EDO to są 10-letnie obligacje indeksowane inflacją. Coś tam jeszcze masz w tej poduszce i jak ona jest mniej więcej wysoka? Wiesz, ilu to jest krotność twoich wydatków na przykład? No tak jak mówię, ta poduszka, jak mówiłem we wstępie, ona pozwala na przeżycie od 12 do 18 miesięcy z takim scenariuszem, że no niewiele zmienia się poziom życia, można tak myślę powiedzieć, no i ze scenariuszem minimalnym, czyli takim, że jednak no wycinamy rzeczy, można powiedzieć, zachciankowe, tak, czy takie, które są z tej półki wyższej, na 2-2,5 roku. No to myślę, że... A, czyli bardzo, bardzo długo. To chyba jesteś rekordzistą, to tak gratuluję. Gratuluję niektórym. Tak, aczkolwiek ja jestem bardzo specyficzną osobą i wiem, że wiele osób ma ten scenariusz dużo, dużo niższy. Ja z różnych powodów mam taki, a nie inny, bo po prostu to pozwala mi spokojnie spać. No mniej oczywiście mojej żonie. Jasne. To następną gościnią będzie żona, albo musimy dograć szczegóły. Pasywnie czy aktywnie inwestujesz? Pasywnie i to z uwagi na mental, głównie z uwagi na mental. W sensie ja po prostu też jako osoba, i to ze sportu myślę głównie wyciągnąłem, jako osoba, która jest w stanie dawać siebie bardzo dużo, ale w momencie, kiedy ma jak najmniej tych dystraktorów dookoła, ja nie chcę po prostu polegać na tym, że ulegając emocjom, a każdy jest z nas tylko i wyłącznie człowiekiem, tak? No ja absolutnie nie aspiruję do bycia żadnym wilkiem z Wall Street, czy nawet z GPW polskiego, bo wiem, że nim nie jestem, a wiem, że też emocje potrafią człowiekiem targać. Inwestowanie pasywne jest takim bezpiecznikiem, na przykład na to, co działo się ostatnio w związku z rynkiem japońskim, gdzie no tak naprawdę ja stay the course, tak, czy jakby pozostałem na swoim kursie i nic tutaj nie zrobiłem, śpiąc spokojnie, no kiedy inwestorzy aktywni no raczej nie mieli dobrego snu w tych ostatnich dniach.
Dokładnie, ale lokalnie czy globalnie? Globalnie. Zdecydowanie jestem też prywatnie zwolennikiem takiej dywersyfikacji. Nie tylko jeżeli chodzi o waluty pod kątem inwestowania, ale też jeżeli chodzi o relokowanie swoich życiowych zasobów, głównie kompetencji, w kontekście tego, że cały czas staram się rozwijać. Nie? W sensie ja wierzę w coś takiego, że niekoniecznie sposobem w obecnych czasach, w czasach, w których jest bardzo trudno przewidzieć, co będzie takim opłacalnym zawodem przyszłości, choć jakby tekstów na ten temat w internecie nie brakuje, to ja mam inną teorię, że zamiast skupiać się na tym, żeby to przewidywać, skupmy się raczej na tym, żeby rozwijać te obszary, które mamy mocne, te nasze mocne strony, i jeżeli one są z różnych koszyków, tak jak u mnie na przykład jest ta kawa, jest technologia, ale jest też trochę grafiki, montażu dźwięku, pracy z dźwiękiem, no i dziennikarstwa w różnej formie, to rozwijając z każdą z tych umiejętności regularnie i pogłębiając po prostu swoje skille, wydaje mi się, że to nam da dużo większą poduszkę, na którą ewentualnie spadniemy, jeżeli przyjdą złe czasy, niż wyspecjalizowanie się tak ściśle w jednej niszy, o której ja na przykład nie mam przekonania, że ona, że jakakolwiek nisza jeszcze będzie istnieć za, nie wiem, dekadę. W czasach, kiedy mamy postępujący rozwój AI, czy w ogóle zmienność, z którą wcześniej nie mieliśmy styczności w otoczeniu tylu bodźców, ja nie mam takiego przekonania. Nie? Natomiast to, że rozwijając się cały czas i ucząc się nieustannie, trochę zapewniamy sobie coś w rodzaju, w dużym cudzysłowie oczywiście, kulę odporności, to już tak. Nie? A to bardzo ciekawe, że rozwijasz tą dywersyfikację nie tylko na inwestowanie, ale tak, też na zarabianie. To bardzo moim zdaniem słuszna strategia. Jestem fanem, wiesz, jest takie teraz podejście T-shape do kształtowania kariery, żeby się bardzo szeroko, znaczy mieć, jak to się mówi, liźnięte, ale może trochę głębiej, w różnych obszarach i specjalizować się w jednym trochę mocniej, nie? Bo nie wiadomo, tak, który w przyszłości będzie tym głównym. Więc... Tak, plus jeszcze jest jeden wątek z tym związany, Przemku, że jakby poruszając się w różnych z tych obszarów, spotykamy też inne osoby. I ja na przykład mam super dużo szczęścia w życiu, żeby spotykać odpowiednie osoby w odpowiednim czasie, co nie oznacza, że nie spotykam tych osób, jakby wiesz, które przynoszą jakąś, mówiąc wprost, szkodę, nie? Na przykład toksycznych osób, nie? Jasne, spotykam je, ale zawsze jakby po nich przychodzi w odpowiednim momencie ktoś inny, kto jakby jest jakby tym why, nie? Jakby osobą, która potrafi pociągnąć mnie w górę, ale nie byłoby to możliwe, gdybym na przykład siedział tylko w ramach, powiedzmy, tej bańki Apple, nie? Jakby tylko się w tym wyspecjalizował i nigdy z niej nie wyszedł do świata, bo jakby jak to z bańkami bywa, w ramach każdej ilość osób jest ograniczona i ilość poglądów bardzo, bardzo niewielka, nie? To jak już masz takie szczęście do spotykania pozytywnych ludzi, gdybyś spotkał czarodziejską wróżkę i mógłbyś ją poprosić o jedno życzenie co do polskiego rynku, to masz takie życzenie? Tak, to jest edukacja. I myślę, że już na poziomie szkoły średniej taka mocna edukacja finansowa, uważam, że to jest w ogóle kluczowy moment, ta szkoła średnia, gdy w życiu młodej osoby ona zaczyna szukać odpowiedzi na takie pytania, jak zapewnić sobie dobry byt w przyszłości, nie? I teraz, zwłaszcza w kontekście rodzimego rynku inwestycyjnego, ta wiedza jest moim zdaniem żadna w Polsce, nie? Ja bardzo dużo osób po 30 nawet spotykam, które kompletnie nie wiedzą, czym zajmuje się GPW. Co to jest GPW? I to można powiedzieć, że to jest przerażające, ale moim zdaniem to jest bardzo wyraźny sygnał do tego, że jest wiele do zrobienia na poziomie tej edukacji szkolnej, nie na poziomie, wiesz, influencerów finansowych, nie na poziomie autorów książek, bo to nie dotrze szeroko, na poziomie szkoły po prostu. I nie mówię, żeby tutaj każdy wiedział, co to są, wiesz, czym jest wykres świecowy na poziomie szkoły średniej, ale czym jest GPW, gdzie się znajduje, czym się zajmuje i co to w ogóle jest, by wypadało. Idąc dalej, tak samo akronimy, które tu przytoczyliśmy na początku, nie? Czyli IKE, IGZE, OIPE, tak? To już nawet nie wspominając, tak? Ale takie rzeczy, nie ma takich rzeczy w świadomości większości ludzi, którzy aplikują na studia na przykład, nie? A moim zdaniem, żyjąc w Polsce, ta podstawowa świadomość tego, co my w ogóle mamy w tym koszyku, w tym wachlarzu do wyboru,
mogłaby już być. I nie uważam, że to by znudziło młode osoby, bo to jest zupełnie coś nowego i wydaje mi się, że w obecnych czasach to by bardzo interesowało uczniów. Mm-hmm. To na pewno jest błąd, to, że nie edukujemy się i możliwie wcześniej, ale gdybyś miał taki błąd ze swojego doświadczenia inwestycyjnego, z którym chciałbyś się tutaj podzielić, bo to też jest forma edukacji, mówienia o swoich błędach, to śmiało, to moje ulubione pytanie teraz. Wiesz co, to ja też jestem człowiekiem, który ma w teście Gallupa, jeżeli chodzi o swoje mocne strony, na pierwszym miejscu restorative, czyli talent naprawiania. Ja generalnie uwielbiam naprawiać rzeczy czasami aż nadto go wykorzystuję. I to, jeżeli miałbym powiedzieć o takim jednym moim błędzie, no to na pewno to, że zbyt długo nie akceptowałem faktu, bo wtedy to już był fakt, że podstawy finansów osobistych mam pod kontrolą i szukałem coraz mniejszych detali w tych finansach osobistych, podkreślam, które można by było usprawnić, zamiast mocniej już wtedy przerzucić wajchę na edukację w kontekście rynku inwestycyjnego, budowanie tego swojego narzędziownika inwestycyjnego i po prostu inwestowanie. I wydaje mi się, że to może być błąd, zwłaszcza takich osób, myślę, do których ja się też zaliczam, które trafiły na fajne osoby, przykład Michała, ale zbyt długo siedziały jakby na tym podstawowym poziomie i też wydawało im się, że im bardziej się tam zdoktoryzują, tym później osiągną nie wiadomo co, nie wiadomo jak szybko, a to tak nie działa, no nie? To jest też kwestia tych kompetencji, nie? Nie możemy się też zatrzymywać, tylko musimy iść dalej, musimy puszować też swoją wiedzę w taki zdrowy sposób, wiedząc kiedy przeskakiwać jakby te pięterka, jakby na, powiedzmy, drabinie dochodzenia do czegoś, co jedni nazywają wolnością finansową, a drudzy po prostu bezpiecznym życiem. Nie, nie każdy tą wolność finansową musi osiągać, to też warto powiedzieć. Nie? To zostańmy przy tej wiedzy i dzieleniu się nią. Z czego tą wiedzę czerpiesz? Może masz jakieś książki, które tutaj chciałbyś z nami podzielić? No tak, bo to też nie jest tak, że jakby od początku był tylko Michał, nie? To też trzeba powiedzieć, że jakby swoją wiedzę też czerpałem na początku w ogóle samym, kiedy Michał jeszcze się nie zajmował tą tematyką, tylko jakby tylko i wyłącznie oszczędzaniem ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ze strony Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, z materiałów, które tam są też dostępne. Potem od takich osób jak Jacek Lempart, System Trader, tak, jak Albert Rokicki, jego kanał na YouTubie, jak Marcin Iwódź, któremu też sporo mógłbym zawdzięczać. Także trochę cytując Tima Ferrisa, ważne jest, żebyś stał, wiesz, na takich solidnych barkach mądrzejszych ludzi od ciebie. On to nazywa tytanami. Ja myślę, że to tak może trochę, wiesz, razić, więc ja to po prostu nazywam odpowiednimi ludźmi. I to na pewno się starałem w ten sposób robić. A jeżeli chodzi o taką jedną książkę, którą ja bym chciał polecić też osobom, które chciałyby w ogóle ogarnąć temat pieniędzy w życiu tak szeroko, parasolowo, niekoniecznie znaleźć się z odpowiedź, w co zainwestować, jak i szybko się wzbogacić, bo takowa nie istnieje, no to jest książeczka, która nie będzie żadna, autorstwa żadnych z tych panów, których wymieniłem dzisiaj. Tylko to jest taka mała książeczka, niecałe 200 stron, pokazuję ją teraz tutaj w kamerze. Najbogatszy człowiek w Babilonie, autorstwa George'a S. Claysona z 1926 roku. I mogłoby się wydawać, że w tej książce wszystko jest zdezaktualizowane, a ja mam wrażenie, że wszystko, co zostało po tym napisane, jest zawarte w tych niecałych 200 stronach właśnie na kartach najbogatszego człowieka w Babilonie. Co ciekawe, trochę rozmawialiśmy z Przemkiem przed włączeniem przycisku rekord do tego odcinka i obaj chyba się zgodzimy, że to mogłaby być spokojnie lektura w ramach jakiegoś przedmiotu finansowego właśnie w szkole średniej. Mało tego, lektura, która by porwała bardzo osoby w tym wieku, bo jest świetnie napisana. To jest po prostu historia człowieka, nie? Dokładnie i to jest, no fajnie też, że jest pozycjonowana gdzieś tam w Babilonie, czyli w historii. Jak mamy w szkole mitologię, chyba się od tego zaczyna nawet w liceum, to jest idealna też lektura osadzona na wschodzie i jak ktoś lubi historię, jak ktoś lubi na przykład czytać dzieciom i szuka jakiejś pozycji, gdzie by było o finansach i ciekawie, to moim zdaniem rewelacja. My mamy taką nawet recenzję na naszym kanale finansowym na YouTubie tej książki. Ona jest też bardzo chyba tania tak naprawdę, tak, u mnie jest, nie wiem jak twoje wydanie, moje kosztuje 35 zł, więc... Aż więc... spojrzę, dokładnie tak, bez 10 groszy. Więc fajnie, żeby wspomniałeś o tej książce, bo jest rzadko chyba moi goście o niej mówią.
Fajnie też, że wymieniłeś tych swoich, te osoby, o których się uczysz, bo tak sobie szybko zapisałem i wszyscy oni już byli gośćmi Janosika, więc można sobie znaleźć na playliście Janosika i Michała Szafiańskiego, i Michała Masłowskiego ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, i Jacek Lempar też był, Albert Dokicki był w bardzo krótkim, Szafrański był w bardzo długim, bo Szafi wiadomo lubi zgadywać się, że cztery osoby średnio by się w tym zmieściły w jego odcinku, ale warto i tak, co tu się zgodzimy. I Marcin Iwuś też był, więc wszyscy i teraz ty na końcu. Nie chcę być Przemek tą osobą, która zamknie Janosika, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Pamiętajcie też, myślę, że Przemek chętnie takie osoby, które są gdzieś początkujące nawet, ale już coś mają do powiedzenia z takiego swojego domowego podwórka, bo to jest, mi się wydaje, największa wartość. Nie jakby też skupianie się na gotowych strategiach czy gotowej ekspertyzie, no właśnie, osób, które już są uważane za ekspertów na rynku inwestycyjnym, ale też czerpanie od tych, którzy dopiero stawiają tam pierwsze kroki, czy są gdzieś po środku, bo bardzo często ta właśnie perspektywa takich osób, można by powiedzieć zwykłych, jest najcenniejsza, no bo widzimy, że nie jesteśmy sami na tej drodze i to jest, myślę, szalenie duża wartość i też życzę, żeby w Janosiku więcej się takich osób pojawiało. Dokładnie, ja powiem nawet więcej, mam nadzieję, że tu się nie obrażą te gwiazdy, które przed chwilą wymieniliśmy, ale ci goście tacy mniej oczywiście, oni naprawdę, no to są najchętniej ich słucham. No i wydaje mi się, że oni coś mówią nowego niż zwykle słyszymy, i oni też pokazują taką prawdę o tym, że to wcale nie jest takie proste to inwestowanie, jak się tym znanym blogerom wydaje. No wiadomo, że w ich ustach wszystko brzmi bardzo oczywiste i bardzo proste, natomiast potem się to zdarza z naszą codziennością, z naszym mózgiem, z naszym sercem i to różnie, na różny grunt trafia. Tym bardziej właśnie się cieszę, że Krzysiu, że ty byłeś tutaj z nami, podzieliłeś się tymi swoimi przemyśleniami, bo wydaje mi się, że i tak masz to bardzo ułożone wszystko, więc nie masz nawet się czego wstydzić w stosunku do tych blogerów, bo z reguły jest tak, że szef bez butów chodzi, to często tak też ten program mi pokazuje, więc gratulacje, i jak wam się też podobało, to teraz mówię do słuchaczy i do widzów, to dajcie kciuka w górę, subskrybujcie Finax i Janosika i subskrybujcie też podcasty, o których wspominał Krzysiek. Powiedz jeszcze raz, Krzysiu, gdzie tak można cię znaleźć w sieci. Tak, jeżeli chodzi, gdzie można mnie znaleźć w sieci, to podcasty znajdują się pod adresami boczemunie.pl oraz kawa.boczemunie.pl, a mnie osobiście na krzysztofkolacz.pl. Myślę, że tak, te miejsca będą najlepsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia w realu, Krzysztof. Dzięki śliczne, trzymajcie się, ahoj. Ahoj.